Ale tutaj przed chwilą wiało i trochę padało. A dosłownie jeszcze z 30 minut temu ja myślałem, że jest lato. A jednak w marcu jak w garcu. To przysłowie jest. Pochowałem samochody do środka, bo naprawdę przed chwilą tutaj był Armagedon. Wszystkie słupki poleciały, wszystko latało tutaj dookoła. Słupki schowałem sobie tutaj. A tutaj też stoi mój nowy samochód. Ale to nie jest tak, że ja się chwalę. Dodge Challenger. Ten samochód to w sumie wy wybraliście. Na Instagramie, na kanale nadawczym. Była ankieta, czym jeździmy w tym roku. Czy dalej i8? Ale wiatr je tam wcisnął, no. Czy zmieniamy na przykład na Challengera? No więc jest. Tylko, że ten to nie jest taki zwykły Challenger. To jest Challenger, którego można używać normalnie na co dzień 12 miesięcy w roku. Bo jak wiemy, tymi samochodami bardzo ciężko jeździ się. Na przykład w zimie. Ale do rzeczy. Znowu się wywrócił. To one tutaj nie będą stać. Ostatni raz. Już ich więcej nie podnoszę. Dobra, szybciutko wyjeżdżamy i już wam tłumaczę, o co dokładnie chodzi. Kurde, jaki duży telewizor. Wracając jeszcze do tego kanału nadawczego na Instagramie, jest takie coś. Jeżeli będziesz zainteresowany, zapraszam cię, Leszko Moto TV, a kanał nadawczy nazywa się LM Team. Cały czas wieje. Kurczę, ja nie wiem, czy to się uda. Na kanale nadawczym wybraliście samochód, który będziemy jeździli w tym roku, czyli dokładnie ten Dodge. Będziemy go przerabiać i ja na niego mam bardzo, ale to bardzo fajny plan. Ponieważ jak wszyscy prawdopodobnie kojarzą, Dodge Challenger to samochód, który ma duży silnik, napęd na tylne koła, bardzo dużo mocy i w lecie jeździ się może całkiem spoko. Na jesień, kiedy zaczyna się robić mokro, robi się coraz ciężej, a w zimie tym się nie da jeździć, jeżeli te samochody mają, przyjmijmy, od 375 koni z mocą przenoszoną na tylne koła. Hellcaty mają ponad 700, a Hellcat, którego my mamy w salonie w America Cars w Tychach, ma 861 koni. Jeżeli nie oglądałaś jeszcze filmu z tym samochodem, no to on tak mniej więcej wygląda, a jest u mnie na kanale. Mam tutaj butelkę z wodą na prawym fotelu, ale boję się puścić kierownicę, żeby się napić. Nie włączam tego trybu sport, nie sprawdzam w ogóle tego, nie chcę, boję się. Ale zobaczcie przy okazji prędkość maksymalną, jaką udało się uzyskać na niemieckiej autostradzie. Tym się nie da jeździć. Ale poczekajcie, poczekajcie, bo ja mam dla was jeszcze drugą niespodziankę, tylko to poczekajcie. Ja pójdę tędy, a wy zaczekajcie przed drzwiami. Jeszcze nic nie widać, ale myślę, że już będzie słychać. Uwaga. Proszę bardzo. W tym sezonie i w tym roku, podobnie jak w TVN Turbo, amerykańska motoryzacja. No tu dużo gadać. Amerykańskie samochody są po prostu duże. Kurczę, jest okej. Ale ten akurat teraz to tylko i wyłącznie samochód do zabawy i samochód reklamowy. Ale to tylko dlatego, że dokładnie za tydzień w niedzielę rusza nowa ramówka z TVN Turbo, gdzie Grzegorz Duda będzie przerabiał taki właśnie samochód. Takie coś też zobaczyłem na reklamach w TVN Turbo. I na tą chwilę nic. Wygląda nasz warsztat, co powiesz? Nie no, mega, to produkcja, a nie warsztat. Trochę już tak, 30 miesięcznie wychodzi. 30 od miesięcznie? 30 samochodów miesięcznie. Kurczę, mega. Ja powiem ci, byłem na salonie, no to zrobiło to na mnie mega wrażenie. Mnie w ogóle w 150 kręci ostatnio bardzo. Chciałbyś mieć, tak? Chciałbym. Mógłbyś tak mieć? Wiesz co, ja miałem Raptora 2014 rok, który był genialnym samochodem na Foxie. Podwójny amor z tyłu, wiesz, diabeł wcielony. Taki wielki, potężny, muskularny pick-up, który lubiałeś naprawdę mieć? Działał. Lubiłem. Tak więc wracajmy troszkę na ziemię. Ten samochód jest taki bardziej przyjazny i bardziej cywilny. A jest to Dodge Challenger GT. I to GT tutaj w tym samochodzie bardzo, ale to bardzo dużo zdradza, ponieważ w wersji GT Challenger wychodził tylko i wyłącznie z silnikiem 3.6 V6 Pentastar, który właśnie jest tam pod maską. No, ten się znowu wywrócił. Ktoś powie teraz, chłopie, 3.6 V6 dla takiego to w ogóle nie jedzie. Ale tu jest jeszcze jedna fajna ciekawostka, ponieważ na tylnej glotce, tutaj właśnie w tym miejscu, mam taki znaczek, takie dwie czerwone kreseczki, coś podobne jak Audi Sport i tu jest namalowane 4. Co jest ciekawe, w tym samochodzie jest napęd na 4 koła. I chodź do środka.
Wiecie, że ja muszę mieć wszystko fajne? O, no to mam poduszeczkę fajną, różową. O fotele mi chodziło i o wnętrze. Są czerwone i z wyposażenia w tym samochodzie jest praktycznie wszystko. Jest duży ekran, grzane, wentylowane fotele, grzana kierownica, nawet deska rozdzielcza jest w skórze. Wszystkie guziki są zajęte, jest tu magiczny guzik Super Track Pack. A o co z tym chodzi? Już pokazuję. O, tu masz tak, grzany fotel, wentylowany, grzana kierownica. Poza tym możemy sobie tutaj z tego miejsca wejść, sobie zobaczyć. Pasażer, kierowca i od razu co znalazłem, zanim Wam jeszcze pokażę ten pakiet Performance, to bardzo ciekawa sprawa. Bardzo często narzekacie, że w tych nowych europejskich samochodach są tylko i wyłącznie tablety, nie ma przycisków, nie ma fizycznie jak tam coś nacisnąć, przekręcić. Dajmy na to zmienić ogrzewanie, góra, dół, ciepło, zimno, wszystko po prostu to jest tam, gdzieś w komputerze. To zobaczcie, jak Amerykanie wymyślili to w swoich samochodach, ponieważ nie jest to stary samochód. I w Challengerach tak jest. Tutaj mamy panel, gdzie mogę sobie temperaturę zrobić ciepło, zimno, normalnie guziczkiem. Tutaj mogę sobie pokręcić siłę nawiewu, ale co najlepsze, że ja wchodzę sobie teraz tutaj w komputerek i jeżeli tamto jest dla mnie za stare, to mogę sobie tutaj zwiększać i zmniejszać temperaturę, na przykład dotykając ekran i zwiększać siłę nawiewu. Czyż to nie jest piękne? Ale teraz pakiet Performance. Wciskam sobie tutaj, tu i popatrz co się pojawia. Tu jest napisane, że to się ładuje. Wchodzimy do środka i mam wskaźniki do wszystkich rzeczy w tym samochodzie. No, przyspieszanie tam w G, tutaj dochodzi do 1,5 G. Chociaż akurat wątpię, żeby ten samochód przyspieszał z taką wielką mocą. Tutaj mam takie piękne, fajne, eleganckie wykresy. Mogę sobie sprawdzać czasy okrążenia, w jakich je robię. Oczywiście mogę sobie tutaj sprawdzać, jak przyspieszam od 0 do 100, od 100 do 200, tam takie różne rzeczy. Super Track Pack, kiedy wcisnę, pojawiają mi się ustawienia skrzyni biegów, trybu pracy, czy ja będę jechał szybko, czy skrzynia biegów będzie w trybie sport, czy trakcja będzie w trybie sport. Mogę sobie zmieniać siłę działania układu kierowniczego. Słuchajcie, umówmy się, naprawdę tego wyposażenia w tym samochodzie jest mnóstwo, ale o tym samochodzie ja chciałbym nagrać całkowicie inny odcinek, bo zapomniałem Wam na przykład powiedzieć, że tu jest system nagłośnienia Alpine. To nie była reklama. Jak się kręci filmy, słuchajcie, to trzeba się bardzo mieć na baczności, bo wszystko, co gdzieś tam się pojawi, to od razu w komentarzach jest: o, kazali pokazać, bo reklama, to nie była żadna reklama. I wracając do tego samochodu, to z tym samochodem będzie dosyć sporo odcinków u mnie na kanale, dlatego też, że mam tutaj plan troszeczkę pozmieniać. Chciałbym Wam pokazać na podstawie tego samochodu, że mając samochód z takim silnikiem, czy 6V6 pęta staromocy, czy 110 koni, możecie mieć naprawdę fajny samochód. Ja będę chciał go upodobnić do sportowej wersji, dajmy na to SRT, czy Hellcata, ponieważ tutaj jest ten napęd na 4 koła i bardzo mnie to interesuje. Jeżeli udałoby się, a da się, dołożyć do tego samochodu jakiekolwiek doładowanie, na przykład kompresor lub turbo, to ten samochód automatycznie będzie sięgał mocą około 450-500 koni, może więcej, i będzie Challengerem z napędem na 4 koła. A co jeszcze ciekawego, to może udałoby się, bo też tak o tym myślę, zrobić taki magiczny przycisk, który będzie rozłączał napędy, czyli wciskam off, mielę tylnymi kołami, po czym zatrzymuję się, wciskam on i ruszam z procedury startu z 4 kół. No brzmi to zajebiście. Ale dobra, czemu w ogóle to? Ford F-150 przerobiony na Raptora, taki troszeczkę nawet poszerzony. Samochód dosyć wysoki, bardzo ciężko mi jest go umyć, jadę na myjnie. Tam nie dostaję wcale, więc nie wiem jak ludzie myją takie duże samochody. Dach, zapomnij, trzeba wychodzić na tylną, otwierać tylną burtę, wychodzić na tylną pakę. Szuru buru, a wiecie jak jedziecie na taką myjnię bezdotykową, gdzie chcecie sobie z pistoletu umyć, to tam za chwileczkę jest kolejka i wszyscy już stepują z nóżki na nóżkę. Proszę pana, czemu tak długo, nie mogło być troszkę szybciej, więc taki samochód w ogólnym rozrachunku jest samochodem bardzo ciężkim i trudnym w utrzymaniu i w funkcjonowaniu. W tym momencie mam samochód brudny, przejechałem po jednej większej kałuży i mycie tego samochodu to jakieś 40 minut na szybko. Na szczęście mam myjnię. Ale tu jest fajny wydech, samochód mega zwraca na siebie uwagę i teraz Wam mówię w tym odcinku, że przez cały kwiecień, jeżeli spotkasz ten samochód ze mną tam za kierownicą, gdzieś na ulicach, czy to Krakowa, Małopolski, czy całej Polski, normalnie bez problemu podbijaj, śmiało trąb, machaj i jak powiesz mi, że widziałeś ten film i znasz ten samochód z internetu, to dostajesz ode mnie od razu prezent. I na przykład mogą być to takie gadżety jak ta czapeczka, jakiekolwiek inne gadżety. Jak również cały kwiecień będę miał dla Was wycieraczki do samochodów. Te takie tu, na przednią szybę. Jest nawet szansa, że całkowicie za darmo. Ale poczekajcie w tym momencie do rzeczy, ponieważ na miniaturce było loteria, samochód dla widza, całkowicie za darmo, Dodge Challenger. I to nie będzie ten samochód. I teraz ja sobie myślę i się zastanawiam, czy w całokształcie tego wszystkiego, co się teraz wydarzyło motoryzacyjnie na internecie, czy to dobry pomysł, tylko że słuchajcie, my nie mamy wyboru, nie możemy już odwrócić się z całej tej sytuacji, ponieważ my już mamy kupiony samochód.
On już płynie, można powiedzieć, że jest za zakrętem. Będzie dokładnie za kilkanaście dni tutaj już na miejscu. I co my mamy z nim zrobić? My go kupiliśmy już dużo wcześniej, niż cała ta afera wybuchła, niż ta wielka nagonka na loterię i to wszystko. I co my teraz mamy zrobić? Mamy za to jedno wyjście. Jesteśmy w ciutkę lepszej sytuacji, ponieważ wszystkie samochody gdzieś tam na internecie, które były rozdawane widzom, czy dawane w loterii, miały jak gdyby jakieś drugie dno, które bardzo lubicie komentować. Większość z Was prawdopodobnie brała udział w tych wszystkich loteriach, kupowała losy, sam osobiście kupowałem. Żadnego samochodu niestety nie wygrałem, aczkolwiek jestem cały czas pełen nadziei, że jeżeli będą jakieś następne loterie, to też sobie kupię, może w końcu kiedyś wygram. Ale słuchajcie, jaka to byłaby akcja. Dzwoni ktoś tam gdzieś, jakiś tam numerek wylosowali, dzwoni. Halo, cześć, jak masz na imię? Grzegorz. Grzegorz, wygrałeś samochód za 2 miliony złotych. Cieszysz się? No tak, z jednej strony się cieszę, ale jak powiem panu, kim jestem, to wszyscy na całym świecie będą podejrzewać, że było to ustawione. I słuchajcie, jak to z tym naszym Challengerem będzie. My tego Challengera przekażemy całkowicie za darmo. My za niego nie weźmiemy nawet jednej złotówki. My nie będziemy ogłaszać w całym internecie, że musisz nas zaobserwować lub napisać jakiś wspaniały komentarz lub zrobić nie wiadomo co, stanąć na głowie, zeskoczyć z drabiny na jednej nodze. Nie będziesz z naszej strony musiał zrobić kompletnie nic. My ten samochód przekazujemy całkowicie, ale to całkowicie za free. I ten samochód będzie do wygrania już w czerwcu w Katowicach na imprezie Ameryka Cars Mania, na której również będziemy, będę ja, będzie całe duże stoisko Ameryka Cars, będzie mnóstwo tych naszych fajnych amerykańskich samochodów, będzie też ten duży żółty Raptor, na którym w tym momencie właśnie postawiłem kamerę. I właśnie tam będzie ten Challenger. Z naszej strony całkowicie za darmo, aczkolwiek instytucja, do której przekazujemy ten samochód, stworzy coś takiego na wzór loterii. Będzie podobno ten jakiś cały bęben, będzie komisja, będą te maszyny drukujące. I wszystkie pieniądze, które tam będziecie wpłacać, już nie nam, tylko tamtej instytucji, będą przekazane na cele charytatywne. Co do grosza i będzie to można sprawdzić. Czyli będziecie mieli pewność, że na 1000000% na tym Challengerze i na całej tej zabawie nikt nie zarobił ani jednej złotówki, a wszystko, co zostało zebrane, będzie przekazane na cele charytatywne. I powiem Wam, że teraz jestem bardzo ciekawy, czy gdzieś tam w komentarzach, czy po całej tej akcji będą gdzieś jakieś opinie, że no zrobili, bo chcieli zarobić. Bo jeżeli w tej sytuacji tak będzie, no to będzie grubo. Ale w sumie może i dobrze, wiecie co, świata nie da się wyleczyć. Tak więc słuchajcie, dokładnie 88 dni od dnia dzisiejszego do momentu wydania samochodu nowemu, wygranemu, czyli Dodge'a Challengera, który gdzieś tam płynie na statku. I pewnie będziecie pytać, że o, kupiliście w Ameryce jakiś rozbity samochód. To słuchajcie, tak, taka jest prawda. Kupiliśmy rozbity samochód, tylko że szukaliśmy, żeby był uszkodzony kosmetycznie. I ten samochód, możecie zobaczyć go teraz na zdjęciu, bo te wkleję, a widzowie mojego kanału nadawczego widzieli to już bodajże ponad 2 tygodnie temu. Ten samochód ma ściągnięty przedni zderzak. Tak więc jeżeli uważacie, że ta Skoda ze ściągniętym przednim zderzakiem to też znowu jakaś powód do afery, no to okej, może tak zostać, aczkolwiek on będzie przygotowany w pełni, samochód będzie w pełni bezpieczny, mamy na niego fajny plan, co z tego wyjdzie, jeszcze nie wiem. Będziecie się dowiadywali w następnych odcinkach, ja jestem jak zawsze pełen nadziei i wiem, że wszystko skończy się dobrze. A z tym Challengerem, słuchajcie, mamy naprawdę bardzo fajny plan. Nawet jeżeli nie lubisz amerykańskiej motoryzacji, jesteś tu u mnie na kanale dlatego, że BMW, cały czas nagrywam BMW i mówiłem o samochodach BMW, to naprawdę warto śledzić cały ten temat, bo BMW są fajne, Mercedesy są super, Audi też są bardzo dobre. Ale tego jeszcze ludzie tutaj u nas w Polsce, w Europie się troszeczkę boją. To taki mega turboegzotyczny samochód. Ale ja zawsze na wszystkich filmach powtarzam, z całej tej wielkiej trójki, Mustang, Camaro i Challenger, to jest najfajniejszy samochód. Jest duży, przestronny, wygodny, jako jedyny ma napęd na 4 koła, jako jedyny jest takim samochodem, który po prostu jest funkcjonalny. No fakt faktem, że trochę duży, ciężko parkować. Ale za to odwdzięcza się tym, że się wszystkim ludziom to podoba. Gdzie nie pojedziesz, każdy patrzy, każdy gdzieś tam zadaje pytania. Po prostu, to jest egzotyczne auto, nie potrzebuje drzwi otwieranych do góry. Po prostu, taki kurde męski, bo i8 podobno była taka trochę damska, chociaż o i8 nie powiem złego słowa. Samochód teraz jest przygotowywany do sprzedaży, jeżeli ktoś by był zainteresowany, będzie go można znaleźć w internecie. Jeżeli ktoś chciałby pytać o cenę, to będzie 299 tysięcy. Ta i8, którą jeździłem cały czas do tej pory, jest. Można, naklejki na samochodzie jeszcze są, ale będzie można je bardzo szybko ściągnąć.
Na tym samochodzie też będą naklejki. Tym samochodem będę jeździł teraz na wszystkie jakieś imprezy w tym roku. I co jest najśmieszniejsze, że pokazywałem to też na kanale nadawczym, że fajnie byłoby do takiego Challengera zaczepić przyczepkę i zamontować hak, tylko się nie da. Do Challengerów chyba nie przewidywali haków holowniczych, bo ja bardzo bym chciał takiego Challengera z taką małą przyczepką, a na tej przyczepce zabierać ze sobą ten malutki samochodzik. Ale oni śmiesznie wyglądają. Ten taki przerośnięty, a tamten taki malutki. Są takie mega dysproporcje, że jest koniec świata. Jakby był hak do Challengera, to taka mała przyczepka z tyłu, taka lawetka krótka, żeby tylko wchodził ten cinkuś. I patrzcie, jak to wygląda. Że on jest o długości maski tego Challengera, więc tu akurat biało-czerwone, to białe, jakieś tam może czerwone dodatki, chociaż nie wiem, czy jemu pasują. Z tyłu ma czerwone lampy, wystarczy, ale gdyby był na takiej tej lawetce, podwyższony troszkę do góry, lawetka taka krótka, jakaś tam, nie wiem, 2,5-metrowa, za takim, ale by to fajnie wyglądało. Ten to daje radę, bo ma 4 pędy, więc może wyjechać z takim cinkusiem nawet na Giewont. Ale by było fajnie. Kurde, muszę nad tym pomyśleć, bo to dobrze zaczęło wyglądać. Tak sobie przymierzyłem, zgłupia i dobrze wygląda. On jest taki fajny. To jest takie moje marzenie z dzieciństwa, które sobie spełniłem. On mi się tak mega fajnie podoba. No tak naprawdę, jak podjeżdżam na stację, to robi jeszcze lepsze wrażenie niż ten Challenger i tamten Raptor. Ale to są całkowicie różne światy. Taki mały samochodzik, takie chyba w sumie największe coupe na świecie i taki oto autobus. A więc słuchajcie, ten odcinek był taki tylko czysto informacyjny. Przyszła chmura, zaczął padać deszcz, więc ja w tym momencie kończę. Jeżeli się podobało, łapeczka w górę, oczywiście subskrypcja. Jeżeli chciałbyś się ze mną przejechać na przykład tym samochodem, to napisz w komentarzu LMTV, a ja już będę wiedział, co z tym zrobić. No i z tymi loteriami teraz to chyba średnio, nie? No ale co zrobić, no tak wyszło. I weź to teraz umyj. Co tu się stało? Może być ciężko, ale nie mam wyjścia. Najładniej pomalowany Raptor chyba, jaki widziałem. No to zabieram się za robotę. Ten, kto ma takie auto, na komediach się nie śmieje. A może by właśnie tak pomalować Borę, bo ten kolor jest kurde mega fajny. Napisz ciekawości w komentarzu. To jednak jeszcze nie jest lato.